W sumie 5 pochylni, 100 metrów, 20 km. Za wyjątkiem 5 pochylni, całuny tej, po której chyba nie będę, tam ta jest napędzana turbiną wodną, więc jest to nowocześniejsza. Od tej też powstała jakieś 20-25 lat później po tym pochylnie, bo najpierw były 4 pochylnie z kołem wodnym, natomiast na całunach było 5 wychodzin do drewnianych komorowych, które zostały zlikwidowane przez tego samego inżyniera. Technika trochę poszła do przodu, przez te 20 lat tu zastąpiono turbiną wodną, która jest bardziej wydajna niż koło wodne. Nie używa po prostu wody, tak. I szybciej jest jednostka transportowana. Ale też tylko wodą na tyle, bo w niektórych folderach, tak w folder od razu wyrzuciłem do śmietnika, bo napisane na to, to nie jest na takie rzeczy funkcjonowałem w tej 25 lat w tym kanale funkcjonuje z naftokami na kamieniu. Turbina jest, to jest Francisa, ona jest osadzona pionowo. Jak koło wody jest na zewnątrz, tak ma opad. Ona jest pionowo, a opad była w ten sposób. Woda jakby bokiem wpływała, pokręcała tą drugą stronę. Jest dokładnie. Wózki są oryginalne, nitowane. 50-letnie. Około 27 ton taki wózek, parę ton statek, 50 ton drugi 50 ton. Próbuję też obliczone, żeby mogły takie jednostki dwie w tym samym czasie być stosowane. Ale to było stosowane przez ostatnie lata, to jest na bezpieczeństwo, jak się dba, bo to było nagryzione, to jeden musiał przejść. Ciekawe jak